Witajcie. Ciapek przygotowany. Było dzisiaj trochę rano mrozu. O, może zobaczyć, tu jeszcze widać szron. Ale odpalił ładnie. Trochę mi tutaj jeszcze powietrza złapał, bo po tej wczorajszej takiej drobnej awarii, że ten kranik się zatkał i miałem problemy z odpaleniem. Znaczy odpalił ładnie, ale potem za chwilę mi zgasł. Także popuściłem tutaj tą śrubę, wyleciało powietrze, trochę tą, tutaj też, napompowałem i działa. Tu można jeszcze tylko tą pompkę zakręcić, bo niepotrzebnie odkręcona. O, i jest. No i co? Zapiąłem właśnie bronę. Jedziemy. Zobaczymy, ile uda się dzisiaj zrobić. Także wszystko zobaczymy. Taką drogą ładną jedziemy. No, coś mi się zdaje, że jeszcze się zapowietrzył, bo nie może złapać obrotu. No to już ja na miejsce zajadę, to go tam jeszcze poprawię. Ale jedziemy. Trochę zapycha, ale już lepiej jak było. No, proszę, jak pięknie to wygląda. Aż się chce robić. Trochę tu jest grząska, słuchajcie, będę musiał koniecznie te opony wymienić. Zobaczcie, co się dzieje. Złapie i od razu nie może uciągnąć. No. Patrzcie, co się dzieje. Sześćdziesiątka wzięła tą krowę. No nie do wiary po prostu, nie wierzę, a ona ją po prostu bierze, wzięła ją. Przecież ta pależówka jest cięższa od tej 60 chyba. Nie bywałem. Zobaczymy, jak poradzi sobie w polu. Zmieniliśmy, proszę ja was, ten pług na talerzówkę, chociaż była wersja taka, że pojedziemy po tą mniejszą, tą od kolegi. Dlatego, że no te opony się nie nadają do tej orki i cały czas się ślizga ciągnik. No i w związku z tym nie było jak orać praktycznie, bo tam na poprzedniej scenie to widzieliście, że się grzebał i obracał kołami i stał w miejscu. Oj. Tutaj jeszcze muszę dopiero porządku zrobić. Ale to spokojnie poradzę. Tutaj mam taki kawałek trochę lipny. No i co miałem powiedzieć? No i doszliśmy do wniosku, że talerzówką to trzeba będzie zrobić, że talerzówka sobie poradzi. No i z całą pewnością sobie poradzi. No ale tak za chwilę kolega mówi, a weźmiemy tą krowę. Gdzie no 60 z takim sprzętem
W razie czego mnie pchniesz turem i pojedziemy. Jak się rozbuja, to już pójdzie. No dobra, jak chcesz. No i słuchaj, się jedzie. No i słuchajcie, jedzie z tą krową. Ale co jeszcze dziwne, ona jest tylko na jednym kole, bo na drugie to felga tylko. I pewnie to po drodze zaraz gdzieś spadnie. Ciekawe jak w polu poradzi. Zaraz się okaże. No słuchajcie, nie da rady 60, ale fajnie wyglądało. Pewnie winą są te opony po prostu transportowe. Ja rzeczywiście je schowam do gdzieś do magazynu czy coś, ale kupię te opony co trzeba rolnicze w pole. No i co? W każdym razie fajnie to wygląda. Opona rozwalona, także to nie wiem, no ona jest za ciężka na 60. Ale mimo wszystko ładny widok, warto to sfilmować, ciekawostka. Jedź pan! Odwozimy maszynę na miejsce. Ale ja tutaj bronuję w tej chwili taki kawałek, bo mam dosyć czysty, ale no bardzo, bardzo nierówny teren tutaj jest i celem tego jest w tej chwili wyrównanie przed orką, bo to się będzie łatwiej jeździło, a poza tym tu są takie te kruszyny, jak się to nazywa, może uda się to zniszczyć tymi bronami, chociaż nie widzę, że coś tam jest, coś tam dodaje. No. Także na pewno wyrównamy i zaraz będzie tutaj orka. Przy okazji pniaki wyskakują. Ten kawałek trochę zrobiłem, ale nie do końca. I to tak wydaje mi się, że tam gdzie najważniejsze było. Tu jest jeszcze trochę nierówno. Powolutku, nie spieszy się, a ciapek ma ciężko z tymi bronami i mi się tutaj grzebie po prostu, dlatego jadę jedynką. No i zawsze coś tam będzie zrobione. Kawałek już idzie, słuchajcie, powolutku. Trochę tu jest dołków, górek, bo parę ładnych lat temu ja tutaj kwiaty wykopywałem, jeszcze miałem ostrówka i robiłem tutaj tym ostrówkiem, a nie goni teraz, patrzcie, no muszę przyspieszyć jakoś.
głęboko odrę, bo piach wyłazi. A to się zdarza takie też. Nie łazi, nie? No i słuchajcie, na tym kawałeczku oczywiście na początku zasieje jakieś zboża, ale docelowo to tu będą może truskawki. Albo jakieś warzywa, zobaczymy. Ale talerzówka na pewno, więc do 60 będę kupował talerzówkę.
zrobić. Zmieniam biegu. Rozpędzi się czy nie? Rozpędza się. To pasownik. Tutaj już to, co jest zaorane,
jeszcze te habarze, to będzie talerzowanie i jakoś sobie poradzimy. Przejażdżka po lesie. Mała przerwa. Zaraz z powrotem wracam na pole. No ten kawałek, który teraz robimy, to jest naprawdę fajnie wychodzi. Wyrównuję przy okazji pole, bo tam naprawdę ktoś nie wiem, 30 lat temu orał, jakieś bruzdy porobił i tak zostawił. I to słuchajcie, no takie, o, jak ten rów prawie, że. No dobra, przesadziłem, ale mniej więcej takie o to chodzi i to jest, ja wiem, co 3 metry, takie coś. No i nie ma, proszę ja was, jak jeździć nawet po polu, także to trzeba jeszcze tymi dronami, one fajnie to wyrównują, ale planuję zaopatrzyć się w taki agregat do uprawy pola, czyli normalny kultywator i wałek albo dwa do tego, ale z możliwością podłączenia siewnika, tak żebym od razu mógł zrobić jedną maszyną dwie rzeczy. Taki uprawowo-siewny, żeby mi wyszedł. A zobaczymy. No tu są te takie, widzicie tam może takie jazdy, o, przez tą górkę też próbuję przejechać. Także trzeba tymi bronami to jakoś wyrównać. Mam brony, to równam bronami. Ja bym kultywator, zrobię kultywator, także robię tym, co mam. Kończymy i trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć!